Witajcie, przyjaciele, w drugiej części programu Apokalipsa Teraz. Dziękujemy za wszystkie wasze pytania. Pastorze Doug, mówiłeś dzisiaj o bardzo ważnej kwestii, która często jest źle rozumiana. Mamy wiele pytań dotyczących ognia piekielnego. Zacznijmy od pytania, które mamy na ekranie. W Mateuszu 25:41 czytamy o wiecznym ogniu dla bezbożnych. Czy ten ogień kiedykolwiek zgaśnie? Podczas wykładu wspomnieliśmy o wiecznym ogniu. Tutaj chodzi o to samo. Bóg mówi nam, że skutki działania tego ognia są wieczne, sięgają wieczności. Nie oznacza to, że będzie się palił przez wieczność. Wiem, że na różnych cmentarzach na świecie znajdują się groby nieznanych żołnierzy, przy których nieustannie pali się ogień. Jednak Bóg nie zamierza wzniecić ognia piekielnego, który miałby płonąć przez wieczność jako wieczne upamiętnienie tego, co stało się z bezbożnymi. Skutki działania tego ognia są wieczne. To prawda, w przeciwnym razie dla bezbożnych byłoby to wieczne życie w cierpieniu. A zapłatą dla nich jest śmierć. Mamy kolejne pytanie. Co z Apokalipsą 14:11, gdzie jest napisane, że dym męki bezbożnych na wieki wieków się wznosi? Zawsze chodzi o te same 6 wersetów, które powtarza się w tym kontekście. Jeden o nieugaszonym ogniu, werset z Apokalipsy 20, gdzie czytamy o dniach i nocach na wieki wieków. Prawdopodobnie jest to jeden z najtrudniejszych fragmentów. Jest w nim mowa o szatanie i jeśli ktokolwiek zasługuje na to, żeby płonąć dłużej niż jeden dzień, z pewnością jest to diabeł. Nie potrafię nawet wyobrazić sobie, że ktoś płonie przez cały dzień. Szatan zainicjował cały grzech świata, ale ostatecznie nawet on. Czytamy o tym w Ezechielu 28. Wywiodę spośród ciebie ogień, który cię pożre, i obrócę cię w popiół na ziemi, na oczach wszystkich. Nawet diabeł w końcu zamieni się w popiół. Być może będzie się palił dłużej niż inni, ale ostatecznie przestanie istnieć. Zobaczymy jedynie uciekający w górę dym. Tak jak Abraham widział wznoszący się do nieba dym Sodomy i Gomory. Bóg nie unieśmiertelnia grzeszników. Mamy następne pytanie. Czy używane w Biblii słowo piekło zawsze odnosi się do miejsca spalenia lub kary? Dobre pytanie. Słowo piekło często, szczególnie w Starym Testamencie, oznacza po prostu grób. Jest tłumaczeniem słowa Szeol. O zmarłych mówiono, że zstępują do Szeolu. Czasami w Septuagincie w tych miejscach użyte jest greckie słowo Hades, ponieważ tak nazywali to Grecy. Określano w ten sposób miejsce, do którego udawali się zmarli i gdzie rządził Pluton. Ale było to także słowo używane na określenie grobu. Wiele razy oznacza więc ono po prostu grób. W Starym Testamencie mamy dobrych i złych królów i wszyscy oni idą do grobu, do Szeolu. Przejdźmy do kolejnych pytań. Oto jedno z nich. Pastorze Doug, czy samobójstwo jest grzechem niewybaczalnym? To bardzo trudne pytanie. Często zadają je także słuchacze naszego radia. Odpowiedź dotyczy zazwyczaj dwóch grup ludzi, trzeba udzielać jej bardzo ostrożnie. Kiedy powiesz ludziom, że mogą popełnić samobójstwo, niektórzy są naprawdę na krawędzi i jeśli dasz im nadzieję, że mogą to zrobić, nie tracąc zbawienia, skorzystają z tej możliwości, ponieważ są nieszczęśliwi, doświadczają cierpienia. Pamiętajmy, że zabijanie jest grzechem i dotyczy to również zabijania samego siebie. Tak naprawdę nikt nie chce, żeby ostatnim uczynkiem w jego życiu było zabicie samego siebie. Mamy też drugą grupę ludzi. Ci, którzy prowadzili pobożne i dobre życie, ale cierpieli na chorobę psychiczną, doświadczali zmian chemicznych w mózgu lub depresji. Bóg zna ich serca. Być może w chwili słabości odebrali sobie życie, ale czy Bóg będzie ich sądził tylko na podstawie tego jednego czynu? Myślę, że powinniśmy powstrzymać się od stwierdzenia, że jest to grzech niewybaczalny. Nawet w Biblii mamy na przykład historię Samsona,
którego ostatnie działanie doprowadziło do śmierci. W jakimś sensie zrobił to, żeby pokonać wrogów ludu Bożego. A zatem Filistyni pewnie i tak planowali go zabić. Ale on powiedział, pozwól mi umrzeć razem z Filistynami. Bóg natchnął go swoim duchem i Samson sprawił, że budynek zawalił się również na niego. Technicznie było to samobójstwo. W liście do Hebrajczyków czytamy jednak, że Samson znajdzie się w niebie. Musimy więc być ostrożni i nie twierdzić, że każdy, kto odebrał sobie życie, jest automatycznie zgubiony. Znam osobę, która połknęła tabletki, żeby się zabić, ale zanim zaczęły one działać, dopadły ją wyrzuty sumienia. Zadzwoniła pod numer alarmowy. Ten człowiek nie chciał umrzeć, modlił się o życie. Nie mógł jednak odwrócić działania leków i zmarł. Czy miał czas, żeby pokutować? Na świadectwie zgonu jako przyczyna śmierci widnieje samobójstwo, ale ta osoba pokutowała. To naprawdę trudny temat. Kolejne pytanie. Czy Bóg otrze łzy z naszych oczu przed tym czy po tym, jak bezbożnie zostaną spaleni? W Apokalipsie 21, gdzie czytamy, że Bóg otrze wszelką łzę z naszych oczu, jest mowa o zmartwychwstaniu. Wiem, że w czasie milenium odkryjemy, że są ludzie, których nie zobaczymy w niebie i będziemy z tego powodu smutni. Myślę, że będziemy zszokowani, iż w życiu ludzi, których uważaliśmy za wspaniałych chrześcijan, miały miejsce straszne grzechy. Czasami odkrywamy to w tym życiu, a czasami pozostanie to ukryte aż do następnego życia. Możemy odczuwać żal, jeśli w niebie zabraknie bliskiej nam osoby. Nie wydaje mi się, że w niebie zawsze panuje radość. Aniołowie śpiewają, kiedy osoba zgubiona nawraca się do Pana. Ale myślę, że w niebie są również chwile smutku. Kiedy Jezus był na krzyżu, w niebie nie śpiewano radosnych pieśni. Moim zdaniem pojawią się również ponure chwile, gdy my, zbawieni, będziemy żałować, że traciliśmy czas i środki, za pomocą których mogliśmy dotrzeć do innych. Ale my będziemy w niebie. Po tysiącleciu Bóg otrze wszystkie łzy z naszych oczu. Nie będzie więcej bólu, smutku i płaczu. Nasze serca zostaną całkowicie wyleczone. Kolejne pytanie. Czy Bóg nadal daje nam znaki, na przykład sny czy coś w tym rodzaju? Tak, wierzę, że On nadal tak czyni. Wierzę, że dał mi różne znaki. Nie musimy koniecznie mieć wizji lub snów, ale czasami z rządzeniem opatrzności dzieje się coś, co stanowi wyraźny znak Jego mocy. Ja na przykład modlę się, gdy zbliżam się do zatłoczonego parkingu. Mówię, Panie, zapewnij mi miejsce parkingowe. I akurat ktoś wyjeżdża zaraz po mojej modlitwie. Miejsce przy samych drzwiach. Wiem, to trochę samolubne, ale to taki banalny przykład. Myślę, że wszyscy dostrzegamy działanie Boga w naszym życiu. To On nas prowadzi, czuwa nad nami. Czasami stoję przed drzwiami i trzęsą mi się ręce. Wtedy modlę się, Panie, nie chcę, żeby ta osoba wiedziała, że nie pamiętam jej imienia. Czy ktoś obok nas mógłby je wypowiedzieć? I zaraz po tej modlitwie ktoś to robi. Zdarzyło się nawet, że ta osoba sama powiedziała mi swoje imię. Od razu czuję się lepiej. Chwała Panu, wysłuchał mojej modlitwy. Właściwie cały czas się modlę i widzę, jak Bóg odpowiada na moje prośby. Następne pytanie. Ile czasu minęło pomiędzy momentem, w którym szatan został zrzucony z nieba, a kuszeniem Ewy? Czy Biblia mówi coś na ten temat? Biblia nie podaje nam dokładnego czasu. Nie wydaje mi się, żeby trwało to eony albo tysiące lat, ponieważ Bóg nie pozwoliłby szatanowi przemieszczać się po wszechświecie i powodować problemów. Myślę, że niedługo po tym, gdy szatan i jego aniołowie zostali wyeksmitowani i sytuacja w niebie się ustabilizowała, Bóg stworzył ziemię. Niektórzy pytają, jak długo Adam i Ewa cieszyli się ogrodem Eden, zanim zgrzeszyli. Biblia nie podaje nam dokładnego czasu, ale bardzo prawdopodobne, że trwało to mniej niż rok. Przypuszczamy tak, ponieważ Bóg stworzył Adama i Ewę jako doskonale zdrowych ludzi. Nie mieli żadnych problemów. Powiedział do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie się. Zakładamy, że posłuchali jego nakazu, ale nie mieli jeszcze dzieci. Nie trwało to więc długo. Myślę, że diabeł naruszył ich niewinność niedługo po stworzeniu. Ktoś inny pyta, co mogę zrobić, jeśli w mojej okolicy nie ma kościoła, do którego mógłbym uczęszczać?
Bardzo aktualne pytanie, szczególnie teraz, w zależności od części świata, ponieważ nagrywamy ten materiał w czasie pandemii koronawirusa, który sieje zniszczenie w wielu krajach i miastach. Niektóre publiczne miejsca kultu zostały zamknięte. Jeśli nie masz miejsca, do którego możesz chodzić fizycznie, wiele kościołów prowadzi również kościoły internetowe. Zapraszamy Cię do kościoła w Granite Bay. Mamy tutaj kościół internetowy. Wystarczy, że wejdziesz na stronę granitebaysda.org. Liczy ona wielu członków. Wiele innych kościołów transmituje swoje nabożeństwa. Upewnij się tylko, że jest to kościół, który opiera się na nauce biblijnej. Myślę jednak, że kiedy nie spotykamy się razem, coś tracimy. Jeśli nie pozwala na to Twoje zdrowie, mamy wielu wyznawców, którzy nie są w stanie wyjść z domu i Bóg to rozumie. Jeśli jednak nic nie stoi na przeszkodzie, warto przyjść na nabożeństwo osobiście. Ale sam byłem w sytuacji, w której w okolicy nie było lokalnego kościoła i w takich przypadkach korzystamy z technologii internetowej. Ktoś pisze, zawsze myślałem, że ucisk będzie trwał 7 lat, ale w rozmowie z przyjacielem dowiedziałem się, że tak nie będzie. Czy Biblia mówi, jak długo będzie trwał ten okres? Jeden z powodów, dla których ludzie myślą, że ucisk będzie trwał 7 lat, wynika z tego, że patrzą na Noego, który przez 7 dni był w arce. Biorą ten czas za okres symboliczny i liczą jeden dzień jako rok, tak jak w proroctwach, albo czytają 9 rozdział Księgi Daniela. Biorą ostatni tydzień w proroctwie o 490 latach i mówią, to jest jeden tydzień, a w proroctwie jeden dzień to jeden rok, więc mamy 7 lat. Przenoszą to gdzieś na koniec czasów i twierdzą, że dotyczy to wielkiego ucisku. Nikt nie wie tego na pewno, ale w Biblii znajduje silniejsze argumenty na rzecz 3,5 roku niż 7 lat. Prześladowanie Jezusa trwało 3,5 roku, Jego służba. Szczepan został zabity po 3,5 roku. Eliasz w czasie suszy przebywał na pustyni przez 3,5 roku. Zawsze myślałem więc, że mały ucisk będzie trwał mniej więcej tyle samo. Nie jest to jednak dokładnie powiedziane. A co ty myślisz na ten temat? Myślę, że najbliższe określeniu tego czasu jest werset w Apokalipsie, mówiący o plagach spadających na Babilon. Czytamy tam, że plagi będą trwały jeden dzień. Proroczy dzień to jeden rok. Ale tutaj mówimy o plagach. Wygląda więc na to, że będzie to przynajmniej rok. Może więcej, nie wiemy. Biblia tego nie określa. Miejmy nadzieję, że nie będzie to zbyt długo. Tak naprawdę plagi nie mogą trwać zbyt długo, bo w przeciwnym razie nie uratowałoby się żadne ciało, jak czytamy w Mateuszu. Ktoś z Iowa pyta. Mateusz 27:52-53 mówi, i groby się otwierały i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, powstawało. A wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i pokazali się wielu. Pytanie brzmi, jakie to było miasto? Czy była to Jerozolima, a może Hebron? Wynika to wyraźnie z kontekstu. Jezus został ukrzyżowany w pobliżu Jerozolimy. Chyba nawet Paweł odnosi się do tego. Jezus płakał nad Jerozolimą. Wszystko to działo się zaraz obok tego miasta. Jest tutaj mowa o lokalnym zmartwychwstaniu w okolicach Jerozolimy. Nie ma co do tego wątpliwości. Co potem stało się z tymi ludźmi? Czy mamy jakieś wzmianki o nich we wczesnym Kościele? Wspomina o tym tylko Ewangelia Mateusza. Była to więc mała grupa, nie wiemy ile osób, czytamy wiele. Dotyczyło to świętych, którzy zmarli w okolicach Jerozolimy i tam zostali pochowani. Nie tylko Jezus wyszedł z grobu. Trzęsienie ziemi miało miejsce w okolicach Jerozolimy. Niektóre groby się otworzyły i niektórzy święci, tylko spekuluję, ale być może był to Izajasz czy inni prorocy, na pewno nie był to Dawid, bo Piotr pisze, że Dawid nadal jest w grobie. Pewni wyjątkowi święci, być może ci, którzy oddali swoje życie za Jezusa, jak Izajasz, wyszli ze swoich grobów i pokazali się ludziom w mieście. A potem wznieśli się do nieba razem z Jezusem. W niedzielę po południu, po tym jak Maria widziała Chrystusa. Mamy kolejne pytanie. Czy odkupieni również będą sądzeni w czasie sądu przed wielkim białym tronem z Apokalipsy 20? Paweł mówi, że wszyscy staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Jest więc pewien aspekt sądu, który dotyczy wszystkich. Oczywiście wszyscy pragniemy znaleźć się w sytuacji, w której Chrystus stanie za nami jako nasz adwokat i usprawiedliwi nas swoją krwią. Jeśli przyjmiemy go teraz, wtedy staniemy się częścią tak zwanego sądu przedadwentowego.
Biblia mówi, że Jezus przychodzi na obłokach, a Jego zapłata jest z Nim. Skoro więc sprawiedliwi i ci, którzy umarli w Chrystusie, zmartwychwstaną jako pierwsi, jakiś rodzaj sądu musi odbyć się przed Jego przyjściem. Następne pytanie. Nie do końca rozumiem werset z Apokalipsy 1:7, gdzie czytamy o zmartwychwstaniu w czasie powrotu Jezusa i pojawiają się słowa, ci, którzy Go przebili, czy bezbożni zostaną wtedy wzbudzeni z martwych? Ogólne zmartwychwstanie będzie miało miejsce po zakończeniu milenium. Na następnym spotkaniu będziemy rozmawiać na ten temat, ale czytamy o pewnym szczególnym zmartwychwstaniu. Osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w proces śmierci Jezusa, zostaną wzbudzone i osądzone w czasie drugiego przyjścia. Daniel 12 mówi, obudzą się jedni ku życiu wiecznemu, a drudzy na hańbę i wieczną wzgardę. Ci, którzy Go przebili, należą do tej grupy. Zostaną wzbudzeni i zobaczą Chrystusa przychodzącego w chwale. Jezus powiedział do najwyższego kapłana, odtąd zobaczycie Syna Człowieczego przychodzącego. Kajfasz będzie więc wśród nich, może Judasz, żołnierze, którzy przybijali gwoździe, ludzie z procesu. Następne ciekawe pytanie. Skoro szatan nie zna naszych myśli, czy może wpływać na nasze sny? Myślę, że tak. Wiemy, że on potrafi zaszczepić myśli w naszych umysłach. Nie potrafi w nich czytać, ale potrafi wkładać tam pewne rzeczy. Zresztą ja też potrafię zaszczepiać ludziom pewne myśli. Nie lubię używać tej analogii, ale tak jest, gdy przemawiam. Wiemy, że inteligentne istoty potrafią wkładać myśli do umysłów innych osób. Szatan robi to na poziomie duchowym. Zaszczepia w ludzkich umysłach różne myśli. Jestem pewien, że może robić to, kiedy śpią, poprzez dręczące sny. Chyba nawet Hiob wspomina o snach, które wywołują gęsią skórkę. Mamy więc tutaj przynajmniej jeden przykład. Kim są prawdziwi Żydzi? Czy wiemy coś na ten temat? Nie zaprzeczam rzeczywistości, w której ludzie są Żydami z urodzenia. Natomiast Biblia mówi także o ludziach, którzy stają się Żydami przez wiarę. Paweł pisze, bowiem nie ten jest Żydem, kto jest nim zewnętrznie, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. Mówi o tym w liście do Galacjan i do Rzymian. Jeśli zaś jesteście Chrystusowi, to jesteście potomstwem Abrahama. Nikt nie będzie zbawiony ze względu na swoją religię. Bóg nie ma względu na osoby. Nie, źle się wyraziłem. Nikt nie będzie zbawiony ze względu na swoją rasę. Bóg nie ma względu na osoby. Zbawienie nie zależy od naszego DNA, ale od naszej wiary. Zarówno w przypadku Żyda, jak i poganina. Każdy Żyd, który wierzy w Chrystusa, jest częścią stada Izraela. Jeśli poganin uwierzy, zostaje wszczepiony w to stado. Stajemy się Żydami w sensie duchowym. Nowe przymierze zostało zawarte z domem Izraela. Wierzę, że Bóg ma szczególny plan dla narodu żydowskiego. Myślę, że w ostatnich dniach w tym narodzie będzie miało miejsce ożywienie. Ale mamy także duchowy naród, który dzieli Boże obietnice z Izraelem fizycznym. Ktoś pyta, czy jestem natchniony Duchem Świętym nawet, jeśli od czasu do czasu wpadam w złość lub frustrację? Zacznijmy od tego, że kiedy ludzie tracą nad sobą panowanie, zazwyczaj nie są napełnieni właściwym duchem. Czy to możliwe, że czasami chrześcijanie są pod wpływem szatana? Tak. W Mateuszu 16 czytamy o sytuacji, w której Piotr powiedział, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Jezus odrzekł, Nie objawiły Ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Nie minęło 10 minut, a Jezus odwrócił się do Piotra i powiedział, Idź pode mnie, szatanie. Być może zauważacie to w waszych rodzinach. Wasz małżonek zachowuje się jak anioł, a potem kusi was jak diabeł. Tak bywa, w obie strony. Myślę, że szatan działa we wszystkich nas. Uczniowie nauczali i wyganiali demony, a potem zebrali się w pokoju na górze i kłócili się, który z nich jest najważniejszy. Takie zachowania mogą zdarzyć się każdemu. To nie oznacza, że Duch Święty Cię opuścił. Może po prostu Go nie słuchasz i powinieneś pokutować, a także prosić Boga, żeby Cię prowadził. Jako chrześcijanie wiemy, że nawet kiedy upadniemy, Bóg z nas nie rezygnuje i nas nie opuszcza. Kolejne pytanie. Czemu Bóg nie zakończył problemu grzechu zaraz po potopie, kiedy wszyscy grzesznicy utonęli?
Powinienem był wspomnieć o tym w dzisiejszym studium, że kiedy w czasach Noego Bóg zniszczył świat przez potop, powiedział, że następnym razem zniszczy go za pomocą ognia. Bóg jest miłosierny i myślę, że chciał pokazać szatanowi, któremu w dniach Noego wydawało się, że odniósł zwycięstwo, że na świecie jest przynajmniej jedna sprawiedliwa rodzina. Podobnie jak w historii Hioba, kiedy Bóg powiedział, na całej ziemi nie ma nikogo, kto tak wiernie zachowywałby moje przykazania. Moim zdaniem, w ostatnich dniach Bóg będzie miał oddanych sobie i wypełnionych Duchem Świętym ludzi. Myślę, że w swoim miłosierdziu wzbudził resztkę i robi to nadal. A potem wśród Żydów, którzy wrócili z niewoli, wzbudził Kościół. Bóg zawsze miał resztkę, którą diabeł próbował zniszczyć. W ostatnich dniach Boża Armia będzie liczyć co najmniej 144 tysiące, ale myślę, że to będzie naprawdę wielka rzesza. Czy istniało realne ryzyko, że Jezus nie wypełni swojej misji? Kiedy Chrystus był oddzielony od Ojca, czuł ten sam brak nadziei, który odczuwają zgubieni. Ale słowa, które wypowiedział, zanim Bóg zabrał od Niego swoją ochronę, były przepełnione wiarą. Mówił o tym, że powstanie z martwych. Czy istniało takie ryzyko? Myślę, że Bóg wie wszystko. Toczyła się przerażająca walka. Chociaż niebo i ziemia przeminą, Boże Słowo nie przeminie. Bóg obiecał, że to On będzie zwycięzcą. Jezus żył w wierze swojego Ojca jako nasz przykład. Wierzył i trzymał się tej wiary. Oczywiście szatan próbował nakłonić go do zwątpienia. Chrystus też był kuszony. Tak, diabeł przyszedł do niego. Nasze następne studium będzie dotyczyło bardzo ważnego tematu. Będziemy studiować 20 rozdział Apokalipsy. Jak wspomniał pastor Doug, odpowiemy na ważne pytania, które rodzą się w związku z tym tematem. Czym jest otchłań? Czym jest łańcuch, którym szatan będzie związany przez 1000 lat? Co będzie działo się z ludźmi na ziemi w czasie tego tysiąclecia? Podczas tego następnego wykładu zmierzymy się z tymi wszystkimi wątpliwościami.